W dzisiejszym odcinku chowam się pomiędzy 50 widzami w serii Zgadnij, jakim skinem jestem. Na specjalnie przygotowanej arenie 50 widzów będzie musiało ubrać skiny z sezonu 2, rozdziału 3 i między nimi ja będę się chować. Ewela będzie musiała odgadnąć, którym skinem jestem ja, a wy będziecie musieli zostawić łapy w górę pod tym odcinkiem. Subskrybujcie nasz kanał, bo lecimy po 305 tysięcy subskrypcji. No i oczywiście pamiętajcie o naszym kodzie Ewela w sklepie. A few moments later. Ja jestem już gotowy i Rafał za chwilkę będzie miał zadanie, żeby wybrać takiego skina, którego będzie mi najciężej odgadnąć, czyli pewnie wybierze jakiegoś najbardziej kolorowego i zobaczymy, co on jeszcze tam za chwilę wymyśli. Także widzowie, ja teraz przychodzę do wybrania skina i w dzisiejszym odcinku możemy używać tylko i wyłącznie skinów, które są z tego sezonu, czyli sezon drugi, rozdział 3. Także tutaj mamy masę skinów, które możemy wybrać. Tych skinów jest dosyć dużo i ja dzisiaj dla zmylenia Eweli wybiorę... No to ten chyba nie bardzo jest dobry skin na to wszystko, tak szczerze. Wydaje mi się, że to może być dobry skinek. Tylko zobaczmy sobie jeszcze tutaj na edycję. Dobra, weźmy sobie to. Także to jest skinek, który wybieram. Do tego mam taki plecak, taki zbierak. No i to tak naprawdę wszystko, co mi jest potrzebne. Także tak prezentuje się mój skin. Także zaczynamy custom i lecimy. Jak widzicie, wszyscy już stoją na swoich podestach. Mam tutaj ułatwienie w tym odcinku, bo parę miejsc jest pustych, także to jest na plus dla mnie. I robimy w ogóle tak, Rafał, tak jak w ostatnim odcinku, że na każdym pytaniu mogę wyeliminować 3 osoby, czy 5? 3, 5 to by było za dużo. Dobra, czyli ja zadaję pytanie, Rafał mówi tak lub nie i ja muszę zdecydować. I jak zdecyduję źle i na przykład Rafała wyeliminuję, no to mam przypał. Dobra, ja też mam ciężej, bo ja tak szczerze nie do końca wiem, które skiny są na pewno z tego sezonu, a które są z wcześniejszego i mogłabym sobie od razu je wyeliminować. Ale pierwsze pytanie, zajdźmy sobie w ogóle tutaj na dół i sobie oglądnijmy te wszystkie skiny. Ja myślałam, że to będą jakieś mega, mega kolorowe te skiny, ale wcale nie. Rafał, ty chcesz powiedzieć jakieś swoje położenie czy coś? Tak, jestem przed tobą. Aha, okej. Dobra, czy ktoś ma 2 kilofy w ręce? Czekaj, pytanie, dobra? Czyli to już jest pytanie, tak? Zadaję takie pytanie, bo jest kilka takich, więc pytanie do ciebie. Czy masz 1 kilo w ręce, czy 2? Nie mam 2. Nie masz 2. Czyli niestety, ale tutaj mamy pierwszą osobę, która padnie. Tutaj wszyscy, niektórzy tutaj się wycwanili i wiecie, i tu jest jeden i używają jakiegoś tańca. Tutaj mamy babeczkę, która ma 2 kilofy i tutaj jeszcze taki ziomek był jeden. O! To jest w ogóle, co to jest? Jakiś mutant. Także pierwsze pytanie na plus i mamy już 3 osoby wyeliminowane. Kolejne moje pytanie. Czy tutaj muszę, wiecie, wchodzić tutaj i patrzeć, czy ktoś ma tak jakby takie same rzeczy, żebym mogła zadać takie pytanie. O, wiem. Czy masz na plecach pelerynę? Nie mam. Nie mam peleryny. Więc ja tutaj, ojejku, żebym tutaj kogoś nie wyeliminowała przez przypadek. Mamy pierwszą osobę. Mamy drugą osobę. Tutaj. Czy ona ma pelerynę? Nie, ona ma spódnicę, ale chce się przytulić, także przytulę się. Myślałam, że ją wyeliminuję, ale mamy tutaj następnego gracza. Także 6 osób już za mną. Zasady są jeszcze takie, że jak zostanie 3, to Ewela musi zgadnąć po prostu, którym skinem jestem ja. Po tych pytaniach, które zadała wcześniej. Tutaj widzicie moją pozycję teraz, gdzie ja jestem. I no... Ewela, musisz kółka jeszcze rozwalać. Tam, gdzie kogoś rozwalisz, to kółko eliminuj. A, dobra, także rozwalamy kółka i w ogóle ja muszę pamiętać, pamiętajcie razem ze mną, jakie pytania zadawałam. Zadawałam pytania o pelerynkę i pierwsze pytanie już nie pamiętam, jak zadawałam. A o kilofy, także Rafał ma 1 kilof i nie ma peleryny. Tutaj kilka jeszcze skinów jest z pelerynami, także muszę właśnie to pamiętać. Dobra, wszystkie kółeczka chyba rozwalone. Ja w ogóle tam z daleka tak za bardzo nie widzę, ale postarajmy się. Niech będzie ciężej. Czy ktoś ma jeszcze taką... Dobra. Czapkę. Dobra, wiem, mam takie pytanie. Czy masz płonące włosy? Nie mam. Tych skinów jest bardzo dużo, więc no... 7 takich skinów. Także zróbmy losowo. Pierwszy tutaj skin. Niestety mogę 3. Tutaj dajmy tutaj szansę temu. Ten ma pelerynę. Ale dobra, i tak już wiem, że to jest na pewno nie on. Mamy drugą osobę i tutaj na samym końcu weźmy sobie tą osobę, zlikwidujmy. W ogóle mamy taką zasadę, że nie mogę zadać pytania, czy Rafał jest kobietą, czy mężczyzną, bo wtedy by było już mega, mega łatwo. Ja ci tylko podpowiem, Ewela, że taki jest ziomek w różowych włosach, który nie jest z tego sezonu. Więc musimy się trzymać zasad i jako, że jest to
tylko i wyłącznie dla tych skinów, to musisz tego ziomeczka wyeliminować. Różowe włosy w samym rogu, dokładnie. Także bez pytania w sumie Rafał mi pomógł, także dzięki Rafał. Proszę Dziękuję bardzo. Ja mam teraz kolejne pytanie. Czy ty masz okularki na oczkach? A nie wiem, nie widzę. Nie widzę, czy mam okulary. W sensie nie wiem, czy mam okulary, tak szczerze, ale chyba nie. Chyba nie mam. Nie masz okularów na oczach? Dobra. Tu nie ma nikt okularów. Tu nie ma nikt okularów. Tu jakieś maski. Tu jest jakaś złota babka, ma takie fajne okulary. Dobra. Jedna osoba. Ej, trzy osoby to jest mało, żeby wyeliminować. Druga osoba. Chociaż fajnie mi się te pytania tutaj zgrywają. Tutaj mają, tutaj jest jakaś babka. Tu są w ogóle dwie takie same babki. I mają one okulary, ale nie na oczach. I to są bardziej nie okulary, a gogle. A tutaj ktoś się chce przytulić, także przed końcowym przytuleniem likwidujemy i mamy znowu trzy osoby. I tak szczerze wydaje mi się, że mi dobrze idzie. A tobie jak się wydaje? Mi się wydaje, że dobrze, ale ten ziomek cię przytulił, a ty go skasowałaś. Nieładnie. Ja go przytuliłam, przeprosiłam go za to, że go muszę skasować. To ja go przytuliłam, a nie on mnie. Nie, to on wystawiał ręce do ciebie. Ale ja też wystawiłam. Dobra, w ogóle ja teraz nie patrzyłam na to, czy te osoby, które eliminowałam, czy mają peleryny i czy mają kilofy, bo jak mieli to, to niepotrzebnie ich wyeliminowałam, bo wiecie, jakby straciłam swoje losy. No wiecie, o co mi chodzi? Rafał, wiesz? Tak, wiem. Nie wiem. Ewela, masz jeszcze kółko po prawej stronie. Okej, teraz pytanie. Okej. Czy masz widoczne włosy? Tak, mam widoczne włosy. W sensie każdy ma włosy, no nie? Albo pod czapką, albo pod hełmem, albo pod jakąś kapturem. No, nie powiedziałabym. Tutaj zobaczcie się, zrobiłam jeden strzał, ale przytuliłam się też. Ale ty się zastanów dobrze, bo to, że one są widoczne, to nie znaczy, że one mają być teraz. No może kiedyś będą dopiero widoczne. Rafał, ty już mi tutaj nie ściemniaj. Prawie kucnął i prawie kogoś innego tutaj dziabnęłam. Nie masz włosów widocznych, to znaczy, że nie masz. Także ja wyeliminowałam. Jakbym wyeliminowała ciebie, to wydaje mi się, żebyś tutaj jakoś, nie wiem, krzyknął. To ja! Tak odruchowo. Także na pewno to nie byłeś ty. I jak masz włosy, to masz włosy, okej? Okay? Nie ściemniaj mi tu. Okej, niech będzie. Są tutaj raz cztery takie skinki. I jak Rafał odpowie tak na to pytanie, to znaczy, że on jest którymś tutaj z tych skinów. I one są takie kolorowe. I jak ja tutaj zadać teraz pytanie? Jak to zadać takie pytanie? Bo one są takie... A wiem! Czy ty jesteś... O, i tutaj jeszcze ten się będzie do tego zaliczał. Czy ty jesteś skinem takim komiksowym, rysunkowym? Nie, nie jestem. Jestem zwykłym, komiksowym skinem. Dobra, także tutaj mamy jedną osobę. Nie wiem, czy sobie wyeliminować te skiny, żeby było ich mniej. Może tutaj sobie wytagujemy tą osobę. Czy tego zostawić? Bo teraz mamy trzy i nie wiem kogo. Te dwie takie? Dobra. Żeby później była różnorodność, to... Przecież mogła mnie tamtego, bo dobra. I tak już wiem, że to nie jest Rafał w sumie. To co ja w ogóle jakieś tutaj zagadki. Kolejne pytanie. Tu w ogóle jemu mózg wychodzi. Tu ma skrzydła jedna osoba, druga osoba ma skrzydła, trzecia osoba ma skrzydła. Więc teraz wiem, jakie będzie kolejne pytanie. Czy ty masz plecak skrzydła? Nie, nie mam skrzydeł. Nie wiem, czy w ogóle mam plecak. Ja w ogóle nic nie wiem, ja wszystko zapomniałem. Akurat tak się wydarzyło. Tak się wydarzyło, że Rafał nie wie, czy ma skrzydła. Mamy tutaj tą babeczkę. Ona niby była z płomienistymi włosami, tak się to mówi? Z płomiennymi. Dobra, z palącymi się włosami, więc ona na pewno nie była, ale jak już są wszystkie osoby, to ja tam u góry nie widzę i muszę sobie je i tak tutaj zlikwidować, żeby mi było po prostu łatwiej. A może zróbmy podpowiedź jakąś? Podpowiedź jest taka, obróć się i ja podskoczę wtedy. Już. Okej. Okay. Widziałaś mnie, czy nie? Nie. Dobrze. To było ryzykowne i to było bardzo ryzykowne. To jest mumia i myślałam, że to jest mumia i że zadam takie pytanie. Ale nie. Tutaj jest jakiś taki kolorowy. Tutaj jest jakiś taki. Ta babka ma okulary, więc to nie jest na pewno Rafał. Ten ma pelerynę, więc to jest na pewno nie Rafał. To jest na pewno nie Rafał. I tak zrobimy. Czyli ten cały rządek, tu jest tyle gości i to z tych wszystkich to na pewno nie jest Rafał. To na pewno nie jest Rafał. To też na pewno nie jest Rafał. Tutaj zostały mi dwie osoby. To może być Rafał, ten zielony, albo ten, ten nie. Te dwie babeczki z tyłu. Dobra, to zadajmy pytanie. Czy masz fryzurę taką damską, kucyka? Mam fryzurę damską. Kucyka. No ale to czy mam fryzurę damską, czy mam kucyka? No czy masz kucyka? Są dwa oddzielne pytania. Chciałam, żebyś zrozumiał, czy masz taką po prostu fryzurę, którą używają kobiety, jak na przykład ja,
Możesz sobie oglądać jakiego... Takiego kucyka jak ty nie mam, ale proszę, proszę prostsze pytania dawać, a nie takie złożone, bo to można zadać pytanie. Czy masz fioletowy hełm i w ręce masz pojedynczy kilof z butami czarnymi? Aż ktoś napisał do mnie SMS-a chyba z podpowiedzią. Ty, wiem, który jest Rafał. Dobra, zobaczmy, czy jest jeszcze ktoś z kucykiem, bo jest tutaj taka jedna babeczka, ona ma dwa kucyki, ale Rafał tak to by... No i nie wiem, czy teraz ją zlikwidować, czy nie. Ej, chyba już tutaj nikt nie ma kucyka. Obczajmy, obczajmy. Te babki tutaj, dwie są takie same. One mi coś tu śmierdzą. Ale ten ma skrzydła, więc to jest na pewno nie Rafał. Co to w ogóle za kilo w... To jest babka z jakiejś tutaj Antarktydy, która się zachciało jechać do Afryki i sobie owoce takie w tropiki. A to w Afryce rosną jabłka? No. A to nie jest jabłko chyba. Mi się wydaje... Czy to jabłko? Pomidor. Dobra, kolejne pytanie. Czy... A mogę ja zadać pytanie? No, to na pewno zadasz takie, żebym nie odgadła, który to ty. No dobra, to nie zadaję. Czy wyciągasz dłonie do przytulenia teraz? Nie, nie wyciągam. A, dobra. Nie mam takiego powodu. Czemu ten gościu nie chce, żebym go ten... On się przestraszył. Chciałam najpierw mu podest tutaj likwidować. Czyli jedna osoba. I tutaj mamy... Biedny Ali, a patrzcie się, jaki uśmiechnięty, czeka na przytulaska. Tutaj niestety musimy go zlikwidować. Czy jeszcze ktoś... Oni mnie na szczęście nie słyszą. Tutaj serduszko jeszcze jakieś jest. Tutaj czemu ten gościu tak stoi? On wyciągał ręce do przytulenia? Nie wiem. Nie, ja też nie wiem, ale... Nie, chyba nie. Nie widzę... On po prostu cię lubi może. Nie widzę już nikogo, kto wyciąga dłonie, więc po prostu sobie zlikwiduję tą osobę, którą wiem, że na pewno to nie jest Rafał. Zostało mi coraz mniej osób. Czy ja mogę w ogóle zadać pytanie kiedykolwiek, czy ty jesteś mężczyzną, czy facetem, czy nie? Nie możesz takiego pytania zadać, bo to jest pytanie zabronione konstytucją. Okej, dobra. Konstytucją Fortnite'ową. Zobaczmy, te wszystkie osoby to na pewno nie jest Rafał. I teraz zobaczmy tak. Stąd ta babeczka ze skrzydłami też to nie jest Rafał, to też nie jest Rafał, czyli albo ci tutaj, albo tamci. Teraz muszę zadać takie pytanie, które będzie mi pasować. Dobra, czy masz coś, czy może nie coś? Dobra, czy masz fioletowy kolor na swoim skinie? Tak, mam fioletowy kolor. Masz fioletowy kolor? Mam fioletowy. O, to jest złe ten. To chyba nie było. Ja liczyłam na to, że nie masz i że zlikwiduję tę osobę, dobra. A tu jednak masz. W sensie, to może być nawet kolor mojego zbieraka. Dobra. Ale już zaznaczę sobie. Albo to jest ten facet, albo to jest ten, albo ten. Albo ten. Teraz zobaczymy, czy tutaj jest fioletowy. Ta babeczka nie ma fioletowego, więc to nie jest ona. Ten gościu nie ma fioletowego, więc to nie jest on. To nie jest na pewno ten, czyli raz, dwa, trzy, cztery skiny mi zostały. Dobra, kolejne moje pytanie, takie, które myślę, że uda mi się odgadnąć Rafała. Tutaj jest coś fioletowego, tutaj... Czy tutaj jest coś fioletowego? Jest coś fioletowego, powiedzmy, z tyłu i tutaj jest fioletowy. Mam takie tutaj skinki. Tutaj tej babce nie widać włosów, czyli... Rafał wychodzi albo jest tym, albo tym skinem. Rafał, czy ja mogę już oddać mój głos po tym pytaniu? No, jeśli chcesz w ciemno oddać, to tak. Ja mam tutaj, albo się pomyliłam i tutaj wśród tych skinów gdzieś jest Rafał, albo teraz wygram tak tutaj. Jak to powiedzieć? W sensie, że dobrze wygram, że 200 IQ Ewela. Mam pytanie, czy masz dwa kucyki na głowie? Nie mam dwóch kucyków. Więc ta babeczka to nie jest na pewno Rafał. I wychodzi na to, że spośród tych wszystkich, tutaj zadałam już takie pytania, które te pytania skreślają te osoby. I tutaj są dwie takie same babeczki. Akurat stanęły koło siebie, ale ja pytałam, czy Rafał ma skrzydła. Rafał nie ma skrzydeł. Wychodzi na to, że to niby jest Rafał, ale czy ta osoba ma coś fioletowego? Tak, ja myślałam, że to jest takie granatowe, ona ma tą gwiazdę. Także Rafał, ja oddaję mój głos. Stwierdziłam, że teraz już oddaję i mówię, że tym skinem jesteś ty. No dobra, wygrałaś. No nie, to było za proste. W sensie, dużo było powtórek. Sprawdźmy, czy to jest Rafał. Ja niestety mam anonimowe tutaj, ale u Rafała zobaczycie, czy ginie, czy nie.